Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnia jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Panie ministrze, dzisiaj obchody upamiętniające ofiary tego, co nazywamy ludobójstwem Polski i Polaków na Wołyniu. Wiemy, że to zresztą terytorialnie dużo szerszy obszar, na którym odbywała się ta zbrodnia i też to dzisiaj obchodzimy rocznicę tak zwanej Krwawej Niedzieli, ale to przecież nie tylko Krwawa Niedziela, znacznie dłuższy czasowo też okres, w którym dochodziło do zbrodni popełnianych na Polakach. Proszę powiedzieć, jaki charakter będzie miała ta dzisiejsza uroczystość, no w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, ale też co wydarzyło się bardzo dobrego w relacjach polsko-ukraińskich. Uroczystość, która dzisiaj będzie odbywała się z udziałem najwyższych władz państwowych, z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy, z udziałem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, ma od wielu lat scenariusz podobny. Jest to modlitwa podczas mszy świętej odprawianej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji ofiar, ale też w intencji pojednania między narodem polskim a ukraińskim. I następnie o godzinie 12 w samo południe na Skwerze Wołyńskim, gdzie istnieje pomnik od prawie 10 lat wzniesiony, upamiętniający ofiary zbrodni ludobójstwa dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej, odbędzie się apel pamięci w atmosferze zadumy, modlitwy wspólnej, modlitwy, którą będą prowadzić kapłani obrządków chrześcijańskich, ale także będzie rabin. Pamiętajmy, że zginęło tam wielu obywateli polskich narodowości żydowskiej. Będziemy czcić pamięć tych, którzy 79 lat temu w czasie tego apogeum zbrodni wołyńskiej zostali zamordowani. Atmosfera modlitewna, atmosfera zadumy, refleksji, ale też warto wspomnieć, że w tym roku będziemy gościć delegację Ukraińców, którzy w imieniu prezydenta Ukrainy złożą kwiaty w barwach ukraińskich na pomniku, który upamiętnia tych wszystkich, którzy zostali zamordowani. Jest to zresztą pewnego rodzaju kontynuacja tego, co stało się w lutym, kiedy uroczystości dedykowane ofiarom zbrodni w Hucie Pieniackiej miały miejsce. Uczestniczył w nich po raz pierwszy ambasador Ukrainy i złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni dokonanej w Hucie Pieniackiej. Wydaje mi się, że to jest ważny sygnał, że o przeszłości oczywiście pamiętamy, ale z przeszłości też musimy się, czy strona ukraińska musi się w jakimś sensie rozliczyć. Natomiast mosty powinniśmy wznosić i budować w oparciu o wydarzenia, które również w XX wieku nas połączyły. Myślę tu przede wszystkim o roku 20. O tych wydarzeniach za chwilę będziemy rozmawiać, ale panie ministrze, proszę mnie poprawić. Wydaje mi się, że to chyba po raz pierwszy wieniec od najwyższego przedstawiciela państwa ukraińskiego, od pierwszego obywatela Ukrainy będzie złożony pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej. To naprawdę ważne wydarzenie. Tym bardziej, że też no, o tym piszą media. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie, ale spodziewane jest wystąpienie pana prezydenta Zełenskiego, w którym również odniesie się do tych tragicznych wydarzeń, które dzisiaj wspominamy. I również będzie zbliżała się finalizacja tej ustawy, którą pan prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział. Ustawy, która nadaje status Polaków, znaczy zrównuje w pewnym sensie status Polaków na Ukrainie z obywatelami ukraińskimi. No przecież to jest też odpowiedź na to, co dokonał polski Sejm, polskie władze. Dzisiaj ci, którzy uciekają przed wojną, przyjeżdżają do Polski, szukają w Polsce schronienia, obywatele Ukrainy, no, mogą korzystać z różnych instytucji państwa polskiego, z pomocy państwa polskiego na tych zasadach, co Polacy. To prawda i to są przykłady na to, jak wiele zmieniło się w relacjach polsko-ukraińskich, jak wiele zmieniła agresja Moskwy dokonana na Ukrainę, jak bardzo zmienia się wspólne myślenie o tym, kto jest przyjacielem, a kto jest prawdziwym wrogiem. To, co zresztą dostrzegane było przez dziesięciolecia przez tych, którzy wiedzieli i czuli, jakie zagrożenie płynie z Kremla i dlaczego powinniśmy być razem. Natomiast wracając do pierwszej części pani pytania, tak, to jest po raz pierwszy sytuacja, w której kwiaty w barwach Ukrainy w imieniu pierwszego obywatela Ukrainy zostaną złożone na pomniku, czy przy pomniku, który upamiętnia rzeź wołyńską.
To rzeczywiście bardzo, bardzo wymowny symbol. Panie ministrze, dosłownie godzinę temu, ja spoglądam na zegar, godzinę temu pan minister Jarosław Sellin mówił, że państwo ukraińskie musi przetrwać również dlatego, żebyśmy mogli upamiętnić naszych obywateli, dawnych obywateli, którzy zginęli chociażby podczas Krwawej Niedzieli, ale nie tylko, bo to z państwem ukraińskim tą naszą wspólną historię, bardzo trudną, bardzo skomplikowaną, dramatyczną, jesteśmy w stanie jakoś wyprostować. Jeżeli Rosjanie tam będą, jeżeli Rosjanie będą stali przy brzegu rzeki Bug, która nas dzieli z Ukrainą, to żadnej prawdy historycznej nie będzie. To prawda, co więcej, będzie zafałszowywanie historii w duchu wywoływania jeszcze większych konfliktów współcześnie między Polską a Ukrainą. Natomiast ten moment, o którym zresztą pan minister Sellin wspominał w wywiadzie u państwa, ale który jest oczywisty dla nas wszystkich, to jest moment, w którym dojdziemy do takiego porozumienia, iż możliwe będą prace ekshumacyjne i możliwy będzie przede wszystkim godny pochówek ofiar zbrodni nazwanej zbrodnią wołyńską. Tylko ona oczywiście ma wymiar szerszy, bo dotyczy nie tylko Wołynia, ale Podola, Małopolski Wschodniej. Pochówek, który jest nieodłącznym elementem cywilizacji łacińskiej, cywilizacji właśnie takiej zachodniej, do której Polska należy i do której przecież też należy Ukraina w dużej mierze. Umarłych grzebać. To jest przykazanie, które funkcjonuje od wieku w naszej tradycji, w przeciwieństwie do tradycji właśnie, którą reprezentują chociażby Sowieci, Rosjanie czy Putinowcy. Oni uważają, że należy ciała pomordowanych czy zabitych hańbić. W naszej cywilizacji ciała pomordowanych się grzebie, a pamiętajmy, że ofiary zbrodni wołyńskiej, rzezi wołyńskiej nie zostały pochowane. One leżą w bezimiennych dołach śmierci. Trudno nawet nazwać je mogiłami, a zatem jest to warunek oczywisty dlatego, aby od tego momentu mówić o pełnym pojednaniu. Mówią o tym zresztą rodziny ofiar, które dzisiaj też będą na skwerze wołyńskim obecne, które będą składać wieniec wspólnie z panem prezydentem Andrzejem Dudą, które wspólnie z nami będą się modlić. Nie chodzi o zemstę, chodzi o pamięć i prawdę. O to proszą, jeśli można tak powiedzieć, i o to wołają ofiary zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów. Panie ministrze, za miesiąc, równo za miesiąc, będziemy obchodzili 85. rocznicę podpisania rozkazu zamordowania Polaków, wywożenia Polaków, represjonowania Polaków na terytoriach Związku Sowieckiego. Ten rozkaz podpisał ówczesny szef NKWD, Jeżow, tak zwaną akcję polską, tym rozpoczynając. Liczbowo to jest naprawdę, to jest potężna, no, potężna skala. Ponad 100 tysięcy Polaków zostało wówczas zamordowanych. Ta zbrodnia nie istnieje w świadomości Polaków dzisiaj. Ta zbrodnia nie istnieje, jest powoli przywracana do świadomości, bo tak naprawdę o tej zbrodni też przez wiele, wiele lat nie wiedzieliśmy zbyt wiele. No i nie można było o niej mówić. Nie można było o niej mówić, natomiast od kilku lat prowadzone są przede wszystkim przez Instytut Pamięci Narodowej szczegółowe badania dotyczące tego, co stało się w roku 1937, kiedy to Polacy mieszkający na terenie Związku Sowieckiego, Polacy, którzy znaleźli się tam no nie z własnej woli, tylko w wyniku tego, że tak, a nie inaczej zostały ustalone granice, chociażby w traktacie ryskim, traktacie, który też przypomnijmy, to nie był szczyt marzeń Józefa Piłsudskiego, kiedy traktat podzielił właściwie chociażby Ukrainę między Polskę a Sowiety. To było zaprzepaszczenie tych marzeń federacyjnych. No właśnie, ale chyba nawet to było wbrew marzeniom Józefa Piłsudskiego. Mówiono wtedy wojna wygrana, pokój przegrany. Ale to już jakby na marginesie zostawmy. Ileś tysięcy Polaków znalazło się w obszarze Związku Sowieckiego i w 1937 roku również w pewnej akcji odwetowej prowadzonej przez Stalina na Polakach za klęskę roku 20, za to, że wtedy nie udało się ognia rewolucji przenieść aż na Gibraltar, zostali oni zamordowani, bo trwali przy języku, przy wierze, przy kulturze polskiej, przy obyczajach. Zbrodnia objęła ponad 100 tysięcy osób. Od 5 lat staramy się wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej ten dzień, 11 dzień sierpnia, upamiętniać i czynimy to w miejscu szczególnym w Warszawie, czyli
czyli przy pomniku poległych i pomordowanych na wschodzie, tym wielkim dziele wybitnego polskiego rzeźbiarza upamiętniającym tych, którzy zginęli w Golgocie czy na Golgocie Wschodu. Od kilku lat znajduje się tam dodatkowy podkład kolejowy, symbolicznie upamiętniający ofiary tej zbrodni, chwilę, ale pamiętajmy o nich, bo... Właśnie za chwilę jeszcze będziemy kontynuować ten temat. Ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. To jest oczywiście bardzo ważne, panie ministrze, że te upamiętnienia się pojawiają, szczególnie też no, jakby stają się elementem tego upamiętnienia, tego pomnika, który jest symbolem. No ale to jest, mam wrażenie, ciągle za mało, że ta zbrodnia powinna być przywrócona, po prostu przywrócona świadomości Polaków współczesnych, powinna być w sposób taki bardzo, użyję słowa, które może nie jest do końca adekwatne, no ale spektakularny, pokazująca historię tych naszych rodaków, ich tragiczny los, bo to było ludobójstwo. Oni byli mordowani, wywożeni, torturowani, represjonowani, dlatego, że byli Polakami. Tak, dlatego, że byli Polakami, dlatego, że byli wierni swojej kulturze, swoim przodkom, swojej religii katolickiej, której nie wyrzekli się i nie udało się ich w żaden sposób zrusyfikować. Te formy przypominania o tym są różne. Oczywiście upamiętnienie w rocznicę jest rzeczą zrozumiałą i oczywistą, ale też informacja o tym wreszcie wróciła do podstawy programowej nauczania historii decyzją Ministerstwa Nauki i Edukacji, bo tak jak mówię, przez lata nie można było o tym mówić, przez lata też o tym się nie mówiło, ponieważ wiedza o tym była absolutnie znikoma. Wiedza o tym nadal jest niepełna, dlatego że bez dostępu do archiwów sowieckich nie jesteśmy w stanie tak naprawdę opisać dokładnie tego, co stało się w wyniku decyzji Jeżowa. Może warto powiedzieć, bo ta zbrodnia jest w tej chwili, skala tej zbrodni szacowana jest na ponad 110 tysięcy ofiar, ale my tak naprawdę nie wiemy, czy to była taka liczba. Zdaje się, że około 1,5 miliona Polaków po podpisaniu traktatu ryskiego pozostało w granicach Związku Sowieckiego i historycy no, cały czas nie znają losu ogromnej części z tych naszych rodaków, więc być może ta skala jest dużo większa niż mówimy. Być może jest większa i my tu mówimy o 100 tysiącach, 110 tysiącach, 120 tysiącach, tak przechodząc niejako do porządku dziennego. Dokładnie. Nad każdą dziesiątką tysięcy ludzkich istnień. A to średniej wielkości miasteczko. No właśnie, natomiast niestety obawiam się, że prawdy w pełni nigdy nie poznamy, bo ja nie łudzę się, że kiedykolwiek będziemy mieć dostęp do rosyjskich obecnie, czyli dawnych sowieckich archiwów, które by w pełni odsłoniły nie tylko prawdę o operacji antypolskiej NKWD, ale o wielu wydarzeniach w polskiej historii. To w archiwach sowieckich znajduje się odpowiedź na wiele zagadek związanych z historią II wojny światowej. To w archiwach sowieckich znajduje się również mnóstwo dokumentów zagrabionych i wywięzionych przez nich, a dotyczących chociażby działań polskiego wywiadu w okresie wojny bolszewickiej, w okresie II Rzeczpospolitej. Obawiam się, że niestety dostęp do tego, no teraz jest oczywiście niemożliwy, ale i w przyszłości może być niezwykle utrudniony. Jednak opinie ekspertów, którzy mówią, że Rosja rozpadnie się na przestrzeni najbliższej dekady czy dwóch, więc być może wtedy pojawi się taka szansa. Czego życzmy sobie wszyscy, bo... Nawet Rosjanom tego życzmy, bo to zdaje się dobrze by się dla nich skończyło, gdyby to państwo po prostu się zmieniło. Panie ministrze, wspomniał pan w tej pierwszej części naszej rozmowy, że no, dzisiaj koncentrujemy się na wspominaniu ofiar ludobójstwa na Wołyniu, nie tylko na Wołyniu, ale na terenach Kresów dawnej Rzeczpospolitej. Ale też ta historia polsko-ukraińska, oprócz tego, że ma bardzo wiele momentów dramatycznych, strasznych, okrutnych, bo taka jest historia Wołynia. Tutaj nie ma co się oszukiwać i trzeba po prostu pamiętać, że to rzeczywiście tak było i trzeba wyciągać z tego wnioski i upamiętniać ofiary. Ale są też karty, no, które są kartami inspirującymi, które nawet przystają do tego dzisiejszego, do tej dzisiejszej relacji polsko-ukraińskiej, bo chociażby wojna polsko-bolszewicka, no,
na te w Warszawie jest grób atamana Marko Bezruczki, który dowodził oddziałami ukraińskimi, które broniły Zamościa, broniły z pełnym poświęceniem, absolutnie heroicznie. No, to jest chyba to, to jest to dziedzictwo, do którego też powinniśmy się odwoływać, a ja mam wrażenie, że ono jakby pozostało gdzieś na boku. No właśnie, i to jest smutne, bo to są wydarzenia w XX wieku, tak? Nie musimy szukać wcześniejszych, które nas łączą, które w jakimś sensie to, co dzieje się teraz, jest realizacją testamentu, który zostawił Józef Piłsudski i ataman Szymon Petlura. Tych dwóch wielkich mężów stanu w roku 1920 zrozumiało, gdzie jest odwieczny wróg i jak powinno się przemodelować Europę Środkowo-Wschodnią, zawierając sojusz między dwoma niepodległymi państwami, tak aby odepchnąć zagrożenie tej dziczy moskiewskiej możliwie jak najdalej, ale też stworzyć taki blok państw połączonych sojuszem, który będzie wzbudzał szacunek u potencjalnych przyjaciół i strach u wrogów. To nie udało się niestety w roku 1920. Okupione zostało też ogromną daniną krwi przez Ukraińców, dlatego że wspomniany przez panią ataman broniący Zamościa z oddziałami ukraińskimi, czy w ogóle udział Ukraińców w operacji kijowskiej roku 1920, to niezwykle wspaniałe i chwalebne czasy związane z historią naszego oręża i do tego warto do tego wrócić i zrobić, uczynić z tego pewien punkt odniesienia na przyszłość, co oczywiście nie zwalnia nas z obowiązku pamięci o tym, co było straszne, bo ci, którzy mówią, że to nie pora, aby rozdrapywać rany, ja wtedy przywołuję te słowa, które zostawił kiedyś Stefan Żeromski, że czasem trzeba rozdrapywać rany, bo inaczej zabliźnią się błoną podłości i zapomnienia, a my nie chcemy, aby rzeź wołyńska zabliźniła się w sposób nieprawdziwy bądź podły. My chcemy, aby wybrzmiała prawda historyczna. Ale chyba w tej chwili jest też taki moment, gdzie my potrafimy rzeczywiście ze sobą rozmawiać. Potrafimy rozmawiać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I potrafimy się słuchać, dokładnie, prawda? Zaczyna się od rozmowy. To jest chyba ten moment, kiedy trzeba na ten temat rozmawiać. Tak, bo to jest moment, w którym teraz znalazła się i Ukraina, i znajduje się Polska. Niezwykle ważny w myśleniu przyszłościowym. I jeżeli w ramach polityki historycznej wspólnej mamy szukać porozumienia i tych rzeczy, do których należy się odnosić, aby budować współczesność i przyszłość, to jest to bez wątpienia rok 1920 i daj Boże, abyśmy mogli zrealizować wspólnie testament Piłsudskiego i Petlury. Natomiast w ramach tych rozmów o rzeczach, które były trudne, trzeba rozmawiać, trzeba tę kartę wypełnić prawdą, w duchu wrażliwości, zrozumienia i tego, o czym mówiłem w pierwszej części, tego, do czego nas obliguje przynależność do kręgu cywilizacyjnego łacińskiego, czyli z koniecznością pochowania tych, którzy zostali w roku 1943 i w następnych latach zamordowani. No właśnie, wojna na Ukrainie też nam pokazuje, że te elementy naszej wspólnej historii, my tu mówiliśmy o roku 20, ale już w tym momencie myślę o momentach odleglejszych, o powstaniu styczniowym, że to jest również ten fundament, na którym można budować bardzo szerokie porozumienie. Na Ukrainie walczy batalion białoruski imienia Kostusia Kalinowskiego. No przecież to jest wprost odwołanie się do tej wielkiej tradycji powstania styczniowego, ale również do wydarzenia, które w końcu nie tak dawno było na Litwie. Powtórny pogrzeb, który był taką manifestacją jedności wtedy. Tam oczywiście nie było przywódców państwa białoruskiego, no bo wiemy, że Białoruś dzisiaj jest państwem zniewolonym przez Federację Rosyjską i ma tak naprawdę nie swojego prezydenta, ale po prostu kremlowskiego namiestnika, ale przedstawiciele społeczności białoruskiej byli wtedy i widać, jakie to jest ważne, że te elementy naszej wspólnej, dobrej historii, właśnie tej wolnościowej, one potrafią nawet odżywać po kilku wiekach. No, dziś odżyły. Największy batalion zagraniczny, można powiedzieć, który walczy na Ukrainie, to jest właśnie batalion Kostusia Kalinowskiego. To prawda, bo to pokazuje, że odwołujemy się do dążeń wolnościowych, niepodległościowych narodów, które tworzyły pierwszą Rzeczpospolitą. Rzeczpospolitą, która była przecież państwem wielonarodowościowym, wielokulturowym, wieloreligijnym, ale połączonym w jeden organizm państwowy,
tak aby właśnie ten organizm budził respekt przede wszystkim ze strony naszego wroga, jakim jest Moskwa, jakim jest Kreml, jakim jest Wschód. To, co też nas łączy, Polaków, Ukraińców, to to, że jesteśmy narodami miłującymi wolność, niepodległość ponad wszystko. I to jest jednocześnie to, co nas różni od Rosjan. Rosjanie są, jak to diagnozował zresztą ponad 100 lat temu Józef Piłsudski, narodem, który sam wolności zaznać nie umie, nie potrafi, w związku z tym tak zazdrości narodom, które chcą być wolne, że zazdrość ta pcha ich do nienawiści. To chyba najlepsza diagnoza, jaką Piłsudski postawił, a znał Rosję dobrze, bo przecież i był zesłańcem syberyjskim, ale przecież również spotykał się z rewolucjonistami rosyjskimi w ramach swojej pracy niepodległościowej w PPS-ie i dobrze ich poznał, dobrze poznał tę duszę rosyjską, która nie potrafi być wolna, a jednocześnie zazdrości tym, którzy chcą być wolni. Więc tych sojusz narodów, które chcą być wolne i które pragną wolności, wolność stawiają jako wartość najwyższą, chyba powinien być umacniany. Taki wniosek płynie z naszej rozmowy, ale przejdę do jeszcze jednego elementu na koniec. Panie ministrze, no, smutne informacje z Białorusi dotyczące zniszczenia dwóch cmentarzy, na których pochowani są żołnierze Armii Krajowej. No, do tego jeszcze to uzasadnienie białoruskie mówiące w przypadku jednego cmentarza, no w ogóle nic nie było żadnego cmentarza. No to jest tak, że rzeczywiście w tym momencie trudno cokolwiek zrobić, bo tak jak mówiłam przed chwilą, tam nie ma Białorusi, tam jest namiestnik, nie ma prezydenta Białorusi, jest namiestnik Putina w Mińsku. Ale jak pan patrzy no, na te wydarzenia i też, bo przecież Polska ma bardzo dobre relacje z białoruską opozycją. My wspomagamy tych ludzi, wspomagamy ich organizację. Oni w Polsce znaleźli niejednokrotnie bezpieczne schronienie i możliwości no, dalszej walki o wolność swojego państwa i niepodległość swojego państwa. Czy uważa pan, że no, zmiana na Białorusi też da szansę na taką zmianę w relacjach polsko-białoruskich, ale właśnie na tym poziomie szanowania historii? Myślę, że tak. Ja znam te cmentarze, bo odwiedzałem je jeszcze w roku 2017 i widziałem, jak ludność miejscowa, nie tylko Polacy tam mieszkający, ale również Białorusini z czcią do tych mogił podchodzili, więc to nie jest problem mentalności ludności, tylko to jest kwestia decyzji podjętej w Mińsku zapewne przez namiestnika Kremla, który tam teraz panuje. I zmiana na Białorusi będzie oznaczała również zmianę w tym odniesieniu do historii. Przy czym muszę też powiedzieć, że kiedy w roku 2017 odwiedzałem Białorusi, odwiedzałem cmentarze nie tylko Armii Krajowej, nie tylko żołnierzy poległych w operacji Ostra Brama, ale również cmentarze roku 1920, to nawet z ust niektórych lokalnych samorządowców, jeżeli tam w ogóle o samorządzie można mówić, bo tam wójtów, burmistrzów mianuje prezydent państwa, tam nie ma wyborów samorządowych, ale oni nawet z pewną taką, z pewnym takim sentymentem mówili o cmentarzach roku 20, wspominając, że ich przodkowie walczyli w polskiej armii, w 1939 roku i tak dalej. Był ten moment pewnego takiego, powiedziałbym, oddechu w relacjach polsko-białoruskich, ale mówię o tym dlatego, że zmiana władzy na Białorusi pociągnie za sobą również to, że będzie dbałość o no, politykę pamięci, politykę historyczną, bo ludność białoruska, naprawdę pamiętam, z ogromną czcią do grobów poległych żołnierzy, w obronie również ich wolności, podchodziła. Przecież groby żołnierzy poległych w operacji Ostra Brama to są groby żołnierzy walczących z Niemcami, tak? O jakimś sensie wyzwolenie tych terenów spod okupacji niemieckiej. Natomiast metoda, jaką zastosowano w stosunku do tych grobów, no to jest po prostu metoda wzięta żywcem z tego jakby kanonu cywilizacji turańskiej, że trzeba jeszcze zhańbić nie tylko tego, który zginął, ale również później jego grób, tak aby nie zostało miejsce pamięci. Jestem głęboko jednak przekonany, że kiedyś te cmentarze na powrót będą ozdobione krzyżami i będziemy mogli tam oddawać hołd i cześć poległym. Bardzo dziękuję. Pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.